Dzień dobry Państwu. No właśnie, kontekst się może wydawać mniej interesujący niż ta główna rzecz, no bo konferencja jest o kompetencjach proinnowacyjnych, więc można by powiedzieć, nas interesują głównie te kompetencje, ja będę mówić o kontekście, ale wydaje mi się, zobaczcie, jak patrzymy na ten taki rysunek, czy na tą ilustrację, każdy, kto miał jakikolwiek kurs psychologii, na pewno go widział i zna, no bo w każdym takim rozdziale o spostrzeganiu, to jest chyba najczęstszy rysunek, który pokazuje, jak spostrzegamy, tak? No i teraz, co tu jest obrazem, a co tu jest tłem, tak? Pewnie jedni widzą wazę, drudzy widzą twarze, a niektórzy widzą i to, ale właściwie jakbyśmy się mieli zacząć kłócić, tak? Czy te rzeczy są, co jest tu ważniejsze, można powiedzieć, jedno warunkuje drugie, tak? Nie byłoby jednego, to nie byłoby drugiego i odwrotnie. I trochę tak można by powiedzieć, że to są takie symbole tego kontekstu. Gdyby ten kielich na środku, no to były te kompetencje proinnowacyjne, to jakieś rzeczy są dookoła. W szkole, czy jakieś ważne sprawy, od których zależą te kompetencje, ale my czasami widzimy sam kielich, czyli nie widzimy tego obok, czyli nie widzimy tego kontekstu. A ja będę chciał właśnie tutaj poświęcić uwagę takim opłotkom, czyli będę chciał Państwa zabrać na taki spacer, żebyśmy odstawili, czy postawili sobie na stole na chwilę te kompetencje, a sami sobie pospacerowali dookoła i zobaczyli, czy tam dookoła nie ma jakichś ważnych rzeczy, nad którymi się powinniśmy zastanowić. I będę mówić o rzeczach, o których się no nieczęsto mówi, albo za rzadko mówi w sprawie tych kompetencji, ale tak nie bezpośrednio z nimi związanych. Chociaż ta konferencja jest trochę wyjątkiem, bo przysłuchiwałem się debacie, w której na przykład dużo się mówiło o tym nie, co my robimy jakby z uczniami, ale dużo się mówiło o tym na przykład jak wygląda zarządzanie w szkole i jak wygląda w ogóle klimat na przykład samych nauczycieli, do czego ja też nawiążę, nawet pokazując jakieś tam najnowsze wyniki badań. No to jak jesteście Państwo gotowi, to jeszcze kilka ciekawych uwag. Przede wszystkim takich, że właściwie to jest takie wręcz hasło, nie? Ja się w ogóle strasznie boję, jak w edukacji się pojawiają jakieś takie hasła, które wszyscy powtarzają, bo tak jak już się potem powtórzy 1059 raz, to już potem to przestaje cokolwiek znaczyć. Tak się wszyscy zgadzają, a w pewnym momencie wszyscy mówią, my to tak ciągle powtarzamy, a już tak naprawdę w pewnym momencie nie wiemy, o co nam chodzi, nie? Bo to już jest tak oczywiste i tak wielokrotnie powtórzone, że nie wiadomo, o co chodzi. Ale chyba się zgodzicie, że no, mamy poczucie, że chcemy to robić, ale mamy poczucie, że to się tak nie dzieje bardzo, jakbyśmy chcieli. Mimo, że to powtarzamy od wielu lat, że są programy i tak dalej, tak byśmy mieli powiedzieć o takim naszym poczuciu, czy to się spełnia, nie? To chyba mało kto by powiedział na tej sali, że to się spełnia i myślę, że to nie dotyczy tylko polskiej szkoły, choć zawsze tak no, analizujemy często edukację, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że istnieje taka pułapka, że jak w tych kompetencjach proinnowacyjnych widzimy rzeczy ważne, to jakieś, czy w ogóle widzimy jakieś rzeczy, to możemy zgubić inne rzeczy, które mogą być równie ważne, ale my na nie w ogóle nie patrzymy. Ja podam taki przykład, bardzo istotny, związanych, właściwie kilka takich przykładów związanych z pułapkami, no bo zobaczcie Państwo, takie pułapki, których często nie widzimy, kiedy mówimy o tym, jak uczymy innowacji i w ogóle jak robimy szkołę proinnowacyjną, a rzadko się o nich mówi, nie mówi się w ogóle nie mówi, ale rzadko się mówi, no to na przykład taka, że zaczynamy mieć jakieś pomysły, tak, i mówimy, no będziemy to robić w taki i taki sposób, nie? Ale czy się na przykład zastanawiamy nad tym, pomyślcie Państwo, tak, czy się zastanawiamy nad tym, że jak przyjdziemy z jakimiś sposobami, metodami, rozwiązaniami, czy to będą takie rozwiązania, które na przykład trafią do wszystkich uczniów? Czy nie istnieje takie ryzyko, a mogę Państwu powiedzieć, że na pewno istnieje i to wielokrotnie sprawdzono, że na przykład dla części uczniów to będą rozwiązania, w których te kompetencje rozwiniemy, a część uczniów w ogóle, jak się spotka z tymi rozwiązaniami, to w ogóle zostanie wykluczona, bo one są dla nich za daleko i oni powinni dostać coś kompletnie innego, czy powinniśmy podejść do nich kompletnie inaczej. To jest pierwsza taka pułapka, o której rzadko mówimy. Druga, no to jest taka, że stworzymy taką edukację, która z jednej strony niektórzy mówią, że to dobrze, bo potrzebujemy takich elit, ale no może tak być, że stworzymy taką edukację, która no, bardzo wielu ludzi zostawi w tyle, tak? Która spowoduje, że jakiś tam czołówka, tak, pojedzie jeszcze szybciej, natomiast inni gdzieś tam się w ogóle nie odnajdą w tej edukacji. To jest druga taka pułapka. Trzecia pułapka to jest taka,
że możemy myśleć o tych kompetencjach w sposób taki absolutnie laboratoryjny, nie? Czyli zobaczcie Państwo, jaka jest pewna różnica, nie? Możemy myśleć o nich tak, że te kompetencje da się stworzyć jakimś zestawem zajęć, w których ktoś weźmie udział, czyli dam sobie zajęcia, ludzie wezmą udział w tych zajęciach i oni te kompetencje nabędą na tych zajęciach, nie? Ale można by tak zapytać, jak przeczytamy te kompetencje, które są w tym programie, a tam są takie kompetencje jak współpraca na przykład i tak dalej, czy tego da się w ogóle nauczyć na zajęciach? Czy to nie są rzeczy, które się zdobywa przeżywając bardziej, niż zdobywa się je na przykład na specjalnych zajęciach takich laboratoryjnych poświęconych czemuś. Kolejna pułapka to jest, że innowacje jest często że innowacje w ogóle w edukacji są często utożsamiane z jakimiś sposobami i z jakimiś technologiami, które są wykorzystywane w edukacji. Ja wielokrotnie widzę na przykład edukacja z robotyką. To jest innowacyjna edukacja. Albo edukacja z drukiem 3D. To jest innowacyjna, jak będzie to zastosowane. Natomiast zobaczcie Państwo, że to tak wcale nie musi być. I może tak być, że w niektórych momentach ta edukacja będzie bardzo wręcz przeciwna edukacji takiej proinnowacyjnej, tak? Mimo, że te wszystkie rzeczy będą obecne, tak? Ale często w wąskim myśleniu, jak te rzeczy są obecne, to mamy do czynienia z innowacjami. I tak zresztą często jest, że się wpycha technologię tam, gdzie jej nie trzeba i pewnie Państwo znacie, no żałuję, że nie mam więcej czasu, bo bym to pokazał bardziej dokładnie, tak? Ale powiem Państwu, że wiele systemów edukacyjnych, które wpompowały duże pieniądze, się przekonało o tym, że wpompowanie pieniędzy w technologię na przykład wcale się nie kończyło żadną jakościową zmianą w edukacji, że ona została taka sama, mimo że wpompowano w nią i włożono dużo technologii. Wreszcie powiem chyba najważniejszą rzecz. Miałem taką ładną dyskusję z profesorem Mankiewiczem tutaj w przerwie, która mi jeszcze zakręciła w głowie, a to była taka dyskusja, czy my czegoś nie widzimy, jeśli chodzi o to, gdzie my tych innowacji potrzebujemy i do czego. No posłuchajcie Państwo, słuchaliście dyskusji wcześniej, mówiliśmy często tutaj, potrzebujemy ludzi, którzy będą innowacyjni w biznesie, potrzebujemy biznesu, który konkuruje, potrzebujemy firmy, potrzebujemy ludzi, którzy mają te kompetencje, tak? Potrzebujemy takich ludzi, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna, żeby się rozwijała. No ale tak po ludzku powiem, zobaczcie Państwo, jestem nauczycielem i kto przede mną siedzi? Siedzą uczniowie w klasie i kto tam jest? Są przyszli przedsiębiorcy, informatycy, inżynierowie, ludzie od technologii i wszyscy wiemy, że oni tacy muszą być, żeby choćby tworzyć te wszystkie rzeczy, które wcześniej były pokazywane na slajdach, nie? A kto tam jeszcze siedzi? A na przykład siedzą ludzie, którzy będą pracowali w pomocy społecznej, siedzą ludzie, którzy będą nauczycielami. O tym się często zapomina, że wśród tych uczniów też siedzą przyszli nauczyciele. Siedzą tam na przykład przed nami osoby, które będą zajmowały się wspieraniem osób starszych, osoby, które będą tworzyły politykę migracyjną. Siedzą tam osoby, które będą budowały na przykład właśnie założenia zmieniania systemu pomocy społecznej, wspierania ludzi. I moje pytanie brzmi, czy tam też są potrzebni ludzie, którzy będą szukali rozwiązań, które mają charakter innowacyjny? Będą? Nic o tym prawie nie mówimy, nie? Nic o tym prawie nie mówimy, a sektor usług społecznych się rozrasta bardzo mocno, a my często mówimy o biznesie, o technologiach i tak dalej, że tu tego potrzebujemy i po to są potrzebne te kompetencje proinnowacyjne, a są też potrzebne po to drugie. I tutaj jest parę ciekawych pytań. Na przykład, czy to są te same kompetencje, czy trzeba ich uczyć tak samo, czy może inaczej. To jest bardzo ciekawe, nie? I to jest właśnie to, co jest ważniejsze. Jak tak rozmawialiśmy z profesorem Mankiewiczem, no to można by powiedzieć, że te kompetencje proinnowacyjne potrzebne do technologii to był ten kielich, nie? Co wcześniej pokazałem. Na tym pierwszym, prawda, tutaj wrócę jeszcze na tym pierwszym rysunku. A te drugie, prawda, kompetencje proinnowacyjne, no to by były te twarze. No to co, potrzebujemy kielicha czy twarzy? A no może potrzebujemy obydwu, nie? I ja tak właśnie chciałbym na to zwrócić uwagę, że chyba obydwie rzeczy powinny być bardzo mocno gdzieś tam osadzone i na tych dwóch nogach gdzieś tam powinniśmy stać. I teraz od czego to zależy właśnie, żeby to zrobić? No po pierwsze zależy nie tylko od umiejętności, no bo tu dużo mówiliśmy o kompetencjach nauczycieli. Czy nauczyciel ma takie kompetencje, żeby to budować? I to się często myśli o takich instrumentalnych. Czy znam takie metody dydaktyczne, tak? Albo czy umiem tak wykorzystać technologię? Ale zobaczcie Państwo, że to jest tak naprawdę pewna zmiana mentalna. Czy na przykład uczenie kompetencji, i o tym mało mówimy, że to jest też pewna postawa.
ciekawa. Na przykład, czy ja jako na przykład też jestem od wielu lat nauczycielem, teraz akademickim, ale wcześniej w gimnazjum byłem nauczycielem, czy w szkole podstawowej, czy w ośrodku wychowawczym, tak i tak dalej. I czego to wymaga? Nie tylko tego, co ja umiem, ale też pewnej zmiany postawy. No bo zobaczcie państwo, czy możemy się tego bać? Czy na przykład nauczyciel, który chce uczyć kompetencji proinnowacyjnych, to może się czegoś obawiać? No pewnie, że się może obawiać. Bo zobaczcie państwo, jeśli my się otworzymy na to, że uczniowie będą mogli wymyślać, że uczniowie będą mogli kwestionować, no to po pierwsze stracimy władzę. No bo trudniej kogoś oceniać, nie? Jak czegoś uczę, robię jakąś formę, mam jakiś sztych, a potem sprawdzam, czy on to odtworzy, czego ja go nauczyłem, no to ja jestem bezpieczny i jestem cały czas w silnej pozycji. Ale w momencie, kiedy ja powiem uczniowi, dobra, to w tym momencie ty możesz kwestionować, albo możesz chcieć inaczej, albo możesz mieć lepsze rozwiązanie niż mam sam, no to się mogę czuć trochę zagrożony, nie? Mogę się czuć zagrożony na przykład jako nauczyciel akademicki i w swoich, na przykład, czy w ogóle nauczyciel, i w swoich kompetencjach mogę się czuć zagrożony i mogę się czuć zagrożony w samym tym procesie, który się też dzieje. Czyli to dużo więcej kosztuje, tak? I też dużo więcej kosztuje sytuacja, w której ja będę musiał oddać władzę w tej edukacji, kiedy ta edukacja staje się edukacją bardziej partnerską, a ona z różnych powodów symbolicznie partnerska nie jest. Zwróciliście na przykład państwo uwagę na taki prosty, to jest bardzo symboliczne, co teraz powiem, ale zwróciliście państwo uwagę, że na przykład tyle samo uczniowie siedzą w ławkach, co nauczyciele, a kto ma w klasie wyściełane miękko krzesło? Wszyscy? No nie, tylko jeden, nie? A to co, to jest symboliczne jakoś? Nie? Ciekawe, proste, nie? Ale pokazuje jakby o co chodzi, nie? To nawet to jest symbolem tego, czy my działamy równo i czy my działamy partnersko, nie? No ciekawe, ale warto to jakby tak powiedzieć jako tylko taki oczywiście symbol czegoś, tak? Ale takich symboli jest dużo więcej, bo ten symbol czy tam wierzchołek góry lodowej zwykle pokazuje, co jest poniżej i co jest w tej górze lodowej. No dobrze, no to mimo wszystko chcemy to robić. No to jak chcemy? No to zobaczcie państwo na te wyniki. To nie jest duże badanie, to są wyniki pani profesor Michalak z 2020 roku, pandemijne. Mam niewielu nauczycieli, nie jest jakaś oszałamiająca próba. Ja mam swoje badania dużo większe, ale starsze, więc wolałem pokazać nowsze, a mniejsze. I to są badania, gdzie nauczyciele mówili, jak to tam im się żyje z dyrektorami. Czyli nie mówimy o kompetencjach proinnowacyjnych uczniów i możliwościach, tylko nauczycieli, nie? No na przykład połowa mówi, że ich dyrektorzy dość często konsultują się z nimi przed wdrożeniem innowacji, nie? 41% mówi, że często pytają ich opinię w jakiejś sprawie. Często proszą ich o jakieś sugestie, mówi 40%. Nie uderza państwa, jak mało mówi dyrektor nauczycieli, że to często jest w tej szkole? Bo można to odwrócić i zobaczyć, że cała ta reszta mówi, że to się nie dzieje albo że to jest rzadko, nie? I wiecie państwo, jakie pytanie chcę postawić? Tylko jedno, które brzmi tak. Czy jeżeli ja sam funkcjonuję w takich warunkach w szkole, że nie ma miejsca na moją autonomię, że sam nie mogę nic wnosić, na przykład w naszych badaniach naszego zespołu, jak pracowałem w Instytucie Medycyny Pracy, to zadawaliśmy takie pytanie, takie bardzo proste, no bo jak się robi innowacje, to często się ma jakieś sukcesy, tak? Nie zawsze, bo to też jest ryzyko porażki, tak? Jak się coś próbuje nowego, ale na przykład pamiętam, że badaliśmy relacje w radach pedagogicznych i tam z kolei prawie 20% nauczycieli odpowiedziało w tych naszych badaniach, że jak mam sukcesy jakiekolwiek, to w mojej radzie pedagogicznej cieszą się nieliczni ze mną albo nikt. Nie? Tak, żeby to pokazać, jak to się dzieje. Ale czemu państwu o tym mówię? No bo powstaje pytanie, czy sobie zdajemy sprawę, że to są naczynia połączone, nie? Bo można by nagle powiedzieć, że ktoś jest nauczycielem z tej grupy, która odpowiada, że tego nie ma tutaj, że go nie pytają, nie może nic zdecydować, nie może mieć pomysłów i nikt go nie pyta o wprowadzenie zmian w szkole i on ma nagle pójść i powiedzieć, dobra, ja sam jestem niewolnikiem, ale ciebie uczynię wolnym, nie? Powiedzieć do tego ucznia. Zrobi tak? No nie wiem. Według mnie nie zrobi. Korczak już powiedział, nie możemy zmienić naszego życia dorosłych, bośmy wychowani w niewoli, nie możemy dać dziecku swobody, dopókiśmy sami w kajdanach. Ktoś powie stare zdanie, ale zobaczcie, jak aktualne, nie? Czyli pierwsza rzecz, to się możemy nad tym zastanawiać, na ile my jakby siebie sami szanujemy wewnątrz tych naszych zespołów i w zarządzaniu w tych zespołach pod tym kątem. Co ciekawego,
Wiecie państwo, że nie ma czegoś takiego jak średnia szkoła pod tym względem? Jak my robiliśmy te badania, to bardzo wyraźnie, bo tak się lubi w takich badaniach pokazywać średnią. Gdzie jest Polska na tle innych krajów, nie? Ale prawda jest taka, że to nie jest tak, że jest średnio, tylko jest jakość. Czyli jestem albo tym nauczycielem w tej szkole, gdzie jest tak, albo gdzie jest inaczej. I tak naprawdę ten klimat tej poszczególnej placówki decyduje o wszystkim. Ja chcę tylko powiedzieć, że to są naczynia połączone. Że nie można tego pomijać. I to niby nie jest temat, bo ktoś powie, a co to ma wspólnego z... Bo ktoś powie, to przecież się nie wiąże z kształtowaniem kompetencji proinnowacyjnych. A no właśnie, to jest ten kontekst, który się wiąże. I jestem przekonany, że się wiąże. No właśnie, czy uczeń innowacyjny działa w próżni społecznej, nie? Czy można na przykład być innowacyjnym w miejscu, gdzie, z którym się nie utożsamiasz? Albo czy można być innowacyjnym w miejscu, w którym na przykład czujesz się zagrożony? Można? Nie można być. Bo jak jestem na przykład w klasie, w której jest przemoc rówieśnicza i cokolwiek ja zrobię, czymś się wykażę, w coś się zaangażuję, a wszyscy mnie wyśmieją na przykład, no to niestety, choćby tam były super metody dydaktyczne i nie wiadomo, co się jeszcze działo, to ja tam nic nie zrobię. Słynny ten twórca teorii stresu, Hanseli, powiedział, że twórcze rozwiązania powstają tylko w miejscach, w których jest twórczy klimat. I to jest prawda. Czyli nie można mówić o kompetencjach proinnowacyjnych, nie mówiąc o tym, co jest tutaj, czyli nie mówiąc o relacjach w szkole. A jakie one są? To słynne badanie PISA pokazało, że zobaczcie państwo, że my jesteśmy gdzieś na końcu Europy. Ja nie będę takiego wykresu pokazywał, gdzie tam, prawda, jesteśmy, ale że nam dobrze idzie, tak, i tak dalej, ale gdzie jesteśmy na końcu, jeżeli chodzi o na przykład takie poczucie przynależności do szkoły, mamy wyższą niż w innych krajach akceptację przemocy rówieśniczej, niższą w potrzebę wspierania osób dręczonych. Ale żeby nie było tak smutno, to państwu powiem, że od wielu lat badania, nawet te, którym ja kieruję w Polsce, na przykład YouKids Online, pokazują, że z kolei jeśli chodzi już o samą przemoc rówieśniczą, no to jesteśmy krajem od wielu lat przeciętnym. Ani nie mamy wysokiej tej przemocy, już bezpośrednio jakby realizowanej, ani bardzo niskiej. Natomiast ja chcę powiedzieć, że jest bardzo dużo do zrobienia i ja jestem przekonany, że nawet jakbyśmy się skupili znowu widząc tylko dydaktykę, na jakości dydaktyki, abyśmy się nie zajmowali tymi rzeczami, które są tutaj, to może się okazać, że pomimo tej ulepszonej dydaktyki czy z lepszym wykorzystaniem technologii, guzik nam z tego wyjdzie. Więc to jest też druga jakby rzecz tego kontekstu. Czyli pierwsza to było to, jak zarządzamy szkołami, jak się czują tam nauczyciele, jakie mają możliwości i pole do działania. A druga rzecz to jest właśnie, jakie są relacje między uczniami, co się tutaj dzieje. No i wreszcie, ostatnia chyba rzecz taka, o której ja chcę powiedzieć, no to właśnie taka, czy jest miejsce i co to mamy myśleć sobie o tej technologii, która często w ogóle jest utożsamiana z innowacyjną edukacją. Czyli się mówi, edukacja ma być innowacyjna, ma uczyć uczniów, to musi być pełna technologii. Czyli to często się znak równości w ogóle stawia. A ja chcę państwu powiedzieć, że jakbyśmy byli mądrzy, a nie wiem, czy tak do końca jesteśmy pod tym względem akurat, to byśmy powinni wyciągnąć wnioski z tak zwanej kryzysowej edukacji zdalnej. No bo kryzysowa edukacja zdalna była w jakiś sposób spełnieniem marzeń, nie? No bo co, wszyscy mówili, ale jak będzie technologia w szkole, to nareszcie się coś ruszy, jest to szansa dla polskiej szkoły, nie możemy się doczekać cyfryzacji polskiej szkoły. To nie dość, że się nagle doczekaliśmy, to jeszcze do tego ekspresowej, nie? Z dnia na dzień, prawda? Tam 15 marca, dwa lata temu, nie? Nagle, prawda, to się stało. I co, jakiś cud edukacyjny się wydarzył? Przecież gdyby tak było, jak wąsko ludzie myśleli o cyfryzacji edukacji i nowoczesności, to powinien być piękny czas. Wspaniałej edukacji, w której uczniowie lubią się uczyć, nauczycielom uczy się przyjemnie, wszystko idzie łatwiej niż wcześniej, nic takiego się nie stało. No i teraz jest pytanie, czy wyciągnęliśmy z tego wnioski, nie? Czy jakby rozumiemy, o co tak naprawdę z tą technologią chodzi i co ta technologia może, a czego nie może. To jest temat, który mnie interesuje od wielu lat. Teraz, kiedy kończy mi się czas, to chciałbym go zacząć rozwijać, ale to jest niemożliwe, no nie? Natomiast właśnie, no jak to jest z tymi naszymi kompetencjami i uczniowskimi kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii? My to teraz badamy w takim cudownym programie Y-Skills, gdzie badamy nawet te kompetencje tym, że uczniowie muszą wykonać pewne rzeczy, wykorzystując technologię. Swoją drogą obiecujące wyniki i bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast właśnie ja bym zapytał tutaj tylko, bo nie mamy na to za dużo czasu, jak zdetronizować tą technologię, jak przestać o niej myśleć magicznie w edukacji. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, że kiedyś myślałem,
wymyślano magicznie, i ja czytałem takie sprzed prawie wielu lat, takie na przykład artykuły, że ludzie pisali w czasie, jak wprowadzono tablicę, że mówili, że geniuszem był ten, kto stworzył tablicę, bo to dzięki tablicy nastąpiła rewolucja w edukacji. To nie pierwszy raz my tak myślimy o czymś, że to tak jakby nam tą edukację, powiedzmy, odświeży, zmieni, obróci do góry nogami i tak dalej. Natomiast ja myślę, że to jest temat, nad którym byśmy przeskoczyli, nie? Tak szybko o nim zapomnieliśmy, a powinniśmy potraktować ten czas pandemii jako taki spotlight, jako takie światło, które nam rzuciło światło na technologię i powiedzieć sobie powinniśmy teraz, i co z tą technologią dalej? Gdzie ona ma być, a gdzie ma jej nie być? Bo my się często zastanawiamy nad technologią, gdzie ją stosować, a równie ważnym pytaniem jest na przykład, gdzie jej nie stosować, nie? I do czego jej nie używać w edukacji na przykład, a to też jest pomijane pytanie, nie? Bo pytanie, gdzie stosować, to jest często zadawane, ale drugie już jest rzadziej zadawane. No tak, no to już ostatnie 34 sekundy, to już ostatni temat, no właśnie. No liczy się cel, droga i towarzystwo, co mam na myśli? No takie ładne zdanie, tak się czasami mówi o tym, jak to, co się liczy w podróży takiej edukacyjnej. No cel, no to te kompetencje proinnowacyjne i te innowacje, ale właśnie w różnych obszarach, nie tylko w obszarze biznesu i technologii, inżynierii, ale też w obszarze usług społecznych. No ile mamy kryzysów i co, trzeba wymyślać szybko? I takie rzeczy, które zadziałają, które są bezprecedensowe? No trzeba, prawda? No właśnie liczy się, jak to robić, czyli metodyka, ale liczy się towarzystwo, liczą się te aspekty społeczne, które nam towarzyszą, czyli te relacje z uczniami, relacje nasze z uczniami, w których to się dzieje. No i wreszcie, no właśnie, o tym wszystkim decyduje codzienność, decydują bardzo małe rzeczy, którym ja się interesuję od wielu lat, na nie już nie mamy za bardzo czasu, ale ja chcę powiedzieć takie zdanie, które no może takie okrągłe, ale chyba jak to Państwu tak wszystko popowiedziałem, to każdy będzie wiedział na sali, co mam na myśli, że społeczny wymiar szkoły warunkuje jej wymiar instrumentalny. Czyli po ludzku mówiąc, nie ma szkoły proinnowacyjnej bez mocnego nacisku na te społeczne rzeczy, które się w niej dzieją, bo to jedno warunkuje drugie, to jest jak dwie strony jednej monety. Bardzo dziękuję.